Halo, halo. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale na totalnych dramaturgach. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie o Leszaunie w wariackim wyścigu. Z kim mogłaby być oraz jak daleko by zaszła. Dziś stwierdziłem, że zrealizuję propozycję w sekcji komentarzy i weźmiemy sobie na tapetę Izykiela. Tak, Izykiela. Tego normalnego Izykiela, a nie to dziwadło imitujące Izykiela. Obślizgłe, zgangreniałe, obrzydliwe, śmierdzące dziwadło. Tak więc jedzonko w dłoń, napoje w dłoń i zapraszam na kolejny odcinek z serii Co by było gdyby? A więc Izykiel. Człowiek sukcesu, filantrop oraz mędrzec. A tak serio, postać bardzo, ale to bardzo niedoceniona. Niejednokrotnie kopana w cztery litery. Brał udział w dwóch sezonach i w dwóch sezonach odpadł na samym początku jako pierwszy. Niestety, o ile w pierwszym sezonie był w stanie się pogodzić z porażką, tak w sezonie trzecim coś w nim pękło i wcale mnie to nie dziwi, bo jednak spróbujcie postawić się na jego miejscu. Wylatujecie non-stop jako pierwsi, jesteście opluwani. Wszyscy robią sobie z was jaja, a wy się im przyglądacie. Jak gdyby nigdy nic. To tak jakby oni pluli na was, a wy udawalibyście, że to pada deszcz. No dosłownie coś takiego. Niestety to, co się stało potem z Izykielem, przechodzi najśmielsze oczekiwania. Powiem, Izykiel zdziczał i zmienił się w to obrzydliwe coś. Dalej chyba historię znacie. Praktycznie cały sezon trzeci spędził w luku bagażowym oraz występował jako cameo w dwóch następnych sezonach. Okej, zdaję sobie sprawę z tego, że w pierwszym sezonie był głupio mądry i się wymądrzał, plus obraził dziewczyny. No ale serio, kurwa? Twórcy mogliby dać mu szansę jakoś bardziej się wykazać. A więc przechodząc do meritum. Czy gdyby Izykiel pojawił się w wariackim wyścigu, to czy dałby sobie radę? Cóż, wydaje mi się, że tak. Wprawdę mówiąc, nie doszedłby do finału, raczej marne na to są szanse, ale wydaje mi się, że na pewno nie byłby najgorszy ze wszystkich. Tutaj w jego miejsce wszedłby czarodziej. Ale najdalej, gdzie by zaszedł, to stawiam odcinek, gdzie wylecieli bracia bliźniacy, albo najdalej odcinek, gdzie wyleciał ojciec z synem. Zanim ktokolwiek powie, że faworyzuje tutaj Izykiela, to pozwólcie, że to wyjaśnię, ponieważ warto wyjaśniać takie niedopowiedzenia. Okej. Według co po niektórych on by pewnie wyleciał jako pierwszy, no bo to standard, już wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że Izykiel wylatuje jako pierwszy, jest non-stop kopany i tak dalej, wiemy o co chodzi. W mojej opinii nie do końca, gdyż są postacie, które są o wiele większymi pierdołami niż on, jak na przykład bliźniacy, czarodziej czy ojciec z synem, a nawet matka z córką, którzy potrafili zajść dalej niż pierwsze dwa odcinki. Więc w tym momencie miałby na pewno większe szanse zajść dalej niż w sezonie pierwszym czy trzecim. Skoro to mamy wyjaśnione, to teraz przyszedł czas, kto mógłby być z nim w drużynie. No cóż, początkowo chciałem powiedzieć, że Harold, ale patrząc na ich kontakt przez całą totalną porażkę, a kontakt mam na myśli to, że raz chyba ze sobą słowo zamienili, to tak. Raczej Izykiel byłby z kimś z jego rodziny bądź znajomych, a raczej jakiś on znajomych ma. Czy zostałby wykopany przez łyżwiarzy? Cóż, całkiem prawdopodobne. Nie można tego scenariusza wykluczyć, ale prędzej wyleciałby przez to, że z czymś sobie nie poradził lub z czymś się po prostu nie wyrobił. A wy? Co sądzicie o Izykielu w wariackim wyścigu? Dajcie znać w komentarzach. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o następnych naszych filmach. I to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć.